pokazać, jak należy bezpiecznie odpalać petardy. Petardy to odpalone tylko na Sylwestra, bo w tym jednym dniu w roku takie petardy można odpalać. Należy zachować wielkie bezpieczeństwo, bo taka petarda jakby nam wybuchła w ręku, to jest wielkie niebezpieczeństwo, bo trzeba pourywać ręce, poharatać, także bezpieczeństwo. W rękawice, żeby mnie rąk nie osmoliło. Nauszniki, żeby nie słychać do huku, bo to jest ogromny huk. W ogóle środki ostrożności, fartuszek, to wszystko, okulary, żeby oku i nic nie opaliło. Ani osmrodziło. To jest petarda taka sztuczna, bo to ja to nie będę odpolał taki zwyczajny petardy, tylko tak o, na sucho ja to Państwu pokażę, zademonstruję jak to się robi. Otóż jak mowa już petardę, należy ją wziąć, zapolić i odrzucić daleko. Daleko, co by... I należy uciekać z 50 metrów, co by nas trafiło. Jak ona by to już wychukła ta petarda, to musiała się zbliżyć po około 20 minut do niej. Należy to robić takie odpalanie petardy. Najlepiej tak wstala od domu, z pół kilometra od domu. Także środki ostrożności zachować. Gdybyśmy mieli takie sztuczne ognie, taką rakietę, należy butelkę lub wbić w ziemię, odpalić i też uciekać, co by nam to krzywdy nie wyrządziło. Także wszelkie sposoby ostrożności należy zachować. Należy mieć 18 lat, żeby taką petardę odpalić można było. I tylko w tym jednym dniu w Sylwestra wolno odpalać takie petardy, bo to jest taki dzień na to przeznaczony. No i co by było wszystko? Ja wam życzę wszystkiego najlepszego na ten nowy rok, co by wam się nie petardy nie poparzyły, nie pourywały palców, żeby wam się żyło dobrze w tym nowym roku. I życzę miłej zabawy sylwestrowej. No i co tylko tam wszystkiego najlepszego. I dziękuję bardzo wszystkim.